Tak jak w każdy poniedziałek, dziś również mam dla was mrożącą krew w żyłach historię, ale zanim zaczniemy, mam jeszcze małą niespodziankę. Założyłem nowy podcast, który dotyczyć będzie tylko seryjnych morderców z Polski. Podcast podzielony będzie na sezony. Każdy sezon będzie przedstawiać sprawę innego zbira, który wiele lat temu grasował na terenie naszego kraju. Podcast możecie już znaleźć w waszych aplikacjach podcastowych. Jego nazwa to Sylwetka Mordercy. Wpisując te słowa znajdziecie go m.in. na Spotify i tam są już dostępne 3 odcinki. A cały sezon będzie się składać z 7 części. A, najważniejsze, kto jest antybohaterem tej serii? W pierwszym sezonie opowiadam o Grzegorzu Tyklewiczu. To 3-krotny zabójca, który pod koniec lat 70. grasował w Poznaniu i okolicach. Dlaczego akurat ta sylwetka? Ta historia przepełniona jest seksem, brutalnością i erotyką. Tyklewicz grasował w moim regionie, więc ta sprawa jest mi szczególnie bliska i poza tym wydaje mi się, że ta historia nie została jeszcze opowiedziana ze szczegółami w mediach. Tyklewicz był podobno znakomitym kochankiem, który potrafił uwieść każdą kobietę. Podcast powstał w głównej mierze w oparciu o akta sądowe. Zapraszam serdecznie na mój nowy podcast. Wstawiam wam jeszcze minutowy trailer, a po jego zakończeniu lecimy standardowo z kolejną sprawą na kryminatorium. Broniła się, odpychała mnie. Od lat opowiadam wam o najbardziej przerażających historiach. Zbrodnie, zaginięcia, tajemnice. Znacie mnie z kanału Niediegetyczna oraz podcastu Kryminatorium. Teraz czas na coś zupełnie nowego. Ja ich nie zabiłem. W mojej kilkuodcinkowej serii zabiorę was w mroczną podróż śladami polskich zabójców. Odwiedzam miejsca zbrodni. Analizuję dokumenty. Przedstawiam kulisy śledztw. Wszystko w nowym podcaście. Sylwetka mordercy. Poznałem ją 14 lipca. Pierwszy tego typu podcast w Polsce. Zapraszam. Marcin Myszka. Zbierając się do zapalnych podróżach, że jakieś mam ślady. Sezon pierwszy. Grzegorz Tyklewicz. A teraz już mogę wszystko powiedzieć ze szczegółami. Kryminatorium. Dziś przeniesiemy się w świat tańca, przedwojennej Warszawy i oczywiście zbrodni. To historia osób z nieco wyższych sfer, ze świata kultury, tańca, teatru. Wykształconych i wyrobionych towarzysko ludzi znanych z pierwszych stron gazet. Moim głównym źródłem opowieści będzie nieoceniony tajny detektyw. Tym razem skorzystałem ze skanów dostępnych na stronie Jacka Dechnera, który może pochwalić się okazałą kolekcją tego pisma. Poza tym swoją historię oprę także na innych artykułach z tamtych czasów i na książce Zbrodnie z namiętności Sławomira Kopra, w której można znaleźć rozdział poświęcony tej sprawie. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. O Jadwidze Wielgus wiadomo tyle, że urodziła się w 1911 roku we Warszawie w biednej rodzinie. Jej ojciec był szewcem, a rodzina Wielgusów mieszkała na Starym Mieście, w tamtych czasach uchodzącym za nieciekawą okolicę. Dziewczynka ponoć od małego wyróżniała się talentem tanecznym, który został zauważony przez jednego z klientów jej ojca. Z jego pomocą Wielgusównej udało się dostać do szkoły baletowej mieszczącej się przy Teatrze Wielkim. Dzięki swoim warunkom fizycznym, ciężkiej pracy i wrodzonemu talentowi szybko stała się jedną z najlepszych uczennic w klasie. Na zajęciach z baletu zawsze stała w przednim rzędzie i była dumą swojej nauczycielki, profesor Zuzanny Spałkowskiej. Zajęcia w szkole baletowej wiązały się z miesięcznymi opłatami na poczet baletek niezbędnych do tańca. Czesne jak na tamte czasy nie było zbyt wysokie. Wynosiło około 20 zł.
Jednak dla rzemieślniczej rodziny stanowiło to i tak spory wydatek. Dodatkowo, jak wiadomo z prasy, ojciec młodej i dobrze zapowiadającej się tancerki miał problem z alkoholem. A co więcej, był kobieciarzem, więc na pewno część pieniędzy ze swojej pracy przeznaczał właśnie na te uciechy. Jadwiga, czy w późniejszym czasie Iga, wyrastała w przekonaniu, że powinna jak najwcześniej postarać się o dobrze płatną pracę i zatroszczyć się o byt swojej rodziny, chorej siostry, brata w wojsku i coraz starszej matki, nie mogącej polegać na swoim mężu. Inną kwestią jest to, że Igę ciągnęło do bardziej swobodnego tańca niż balet. Temperamentną dziewczynę męczyły sztywne ramy, których trzeba było trzymać w klasycznym tańcu. Oprócz tego tancerka zdawała sobie sprawę, że pomimo swojego bezsprzecznego talentu mogą minąć całe długie lata, zanim uda jej się przebić do najlepszych partii w teatrze, w roli prima balleriny. A to z kolei oznacza lata kiepskich zarobków i stania w cieniu, na co ambitna baletnica nie chciała sobie pozwolić. W tym miejscu chciałbym przedstawić wam opinię Henryka Lińskiego o tej utalentowanej dziewczynie. Liński z zawodu był dziennikarzem, ale na co dzień pracował jako krytyk teatralny oraz recenzent baletowy i filmowy. Igę miał okazję poznać jeszcze jako małą dziewczynkę, pobierającą nauki w szkole baletowej. W Tajnym detektywie wspominał ją tak. Jadzia Wielgusówna, właściwie Iga Korczyńska. Iga to skrót od Jadwiga. Korczyńska to pseudonim sceniczny, doprawdy nieco dźwięczniejszy. Była zawsze drobna, choć wielce harmonijna i zgrabna. Miała zresztą idealny wzrost na tancerkę klasyczną, 1,60 m. Była niska, to dobrze. Iga jako brunetka, a więc podobno już od natury obdarzona żywszym temperamentem i burzliwym charakterem, pragnęła szybciej docierać do celu i przeskakiwać szczeble. Burzyła się przeciw krępującym nakazom grona pedagogicznego, stale upominającego o zbyt energiczny ruch czy zbyt bujny skok. Trzeba było temperament trzymać na wodzy, a Iga tego nie potrafiła. Mówiła tak. Ja się tu duszę, bo mnie tu krępują. Nie mogę tak dłużej. Ja żyję tylko w tańcu i dla tańca. Dla mnie taniec jest wszystkim. Czuję w sobie jakiś huragan, cała się trzęsę. Muszę to wszystko wytańczyć z siebie, całą duszą, sercem i ciałem, nie zważając na to, czy nogi mam w drugiej czy w trzeciej pozycji. A tu mi tak nie pozwalają. Czuję się jak w kajdanach. Przecież tutaj nawet nie wolno zgiąć kręgosłupa. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, Iga jako 16-latka porzuciła szkołę. Prawdopodobnie namówił ją do tego jej kolega o nazwisku Ostrowski, który również był tancerzem. Wiedząc o aspiracjach dziewczyny, zachęcił ją do tańczenia z nim w duecie w podmiejskich kinach, co miało zaprocentować w ich przyszłej karierze. Takie występy opłacały się bardziej niż ciężka i chwilami niewdzięczna praca w teatrze. Wielgusówna przystała na propozycję kolegi, licząc jednak na szybki przeskok do lepszych scen. W ten sposób dała się poznać szerszej publiczności jako Iga Korczyńska. W wieku 17 lat na jednej z tanecznych imprez Korczyńska poznała studenta prawa, Zachariasza Drożyńskiego. Chłopak pochodził z dobrej rodziny, jego ojciec był adwokatem. Z Igą zdawali się tworzyć szczęśliwy związek, jak się później okaże, tylko do czasu. W internecie znalazłem ciekawe informacje o Drożyńskim, przytoczone przez doktora Roberta Gawkowskiego z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki archiwom uczelni możemy na własne oczy zobaczyć indeks partnera Korczyńskiej, osobiście podpisane ślubowanie uniwersyteckie, a także zapoznać się z innymi dokumentami stanowiącymi dodatkowe świadectwo jego życiorysu. Dowiadujemy się z nich, że Zachariasz nie był najpilniejszym studentem i rzadko pojawiał się na wykładach. Często przekładał egzaminy i aż 4 razy był wykreślany z listy studentów. Jednak za każdym razem wysyłał na wydział pisma, w których odwoływał się do swoich problemów finansowych będących powodem jego częstych absencji. Żadnych studiów ostatecznie nie ukończył. Jak już wspominałem, związek Korczyńskiej z Drożyńskim początkowo świetnie się układał. Igę w partnerze pociągał jego status społeczny.
W końcu pochodził z adwokackiej rodziny. Obycie towarzyskie, miła aparycja i opiekuńczość. Z boku wyglądało to tak, jakby jego celem było odpowiednie ukształtowanie Iggy pochodzącej z ubogiej rodziny, której nieco brakowało ogłady w tym świecie. Sławomir Koper w swojej publikacji cytuje fragment z Głosu Porannego. Wychowywał Korczyńską, uczył ją jeść, mówić, zachowywać się w towarzystwie. Jednym słowem zawdzięczała mu ona polot i ogładę. Drożyński urządzał formalne lekcje dobrego tonu dla swej przyjaciółki. Niestety, Zachariasz nie był człowiekiem bez wad. Cechowała go duża zazdrość o Igę, która już jako tancerka rewiowa w Teatrzyku Mignon występowała w skąpych strojach odsłaniających prawie całe nadzie ciało. Nie odpowiadał mu także partner Iggy, Konrad Ostrowski. O niego także był zazdrosny. Zażądał od niej zmiany tancerza, co młodziutka, zaopatrzona w chłopaka Iga, ostatecznie uczyniła. Postarała się o takiego partnera, o którego Zachariasz nie będzie podejrzliwy. Nie chodziło tutaj o wygląd fizyczny, lecz raczej o preferencje seksualne. O nowym koledze Iggy plotkowano, że jest homoseksualistą, a to odpowiadało Drożyńskiemu. Tajny detektyw przytacza pewną historię, w którą co prawda wątpi Sławomir Koper, jednak myślę, że jest interesującym wątkiem, potwierdzającym coraz większą toksyczność relacji dwójki zakochanych. Pewnego wieczora Teatrzyk Rewiowy, w którym występowała Iga, odwiedził Siergiej Diagilew, rosyjski impresario baletowy, określany mianem jednego z najwybitniejszych w swojej dziedzinie. Rozsławił na cały świat balet rosyjski, a także inicjował stworzenie wielkich, przełomowych arcydzieł zmieniających oblicze baletu. Diagilew szukał w Polsce najlepszych tancerzy, których mógł dołączyć do swojego słynnego zespołu. Ponoć taniej Korczyńskiej tak mu się spodobał, że zapragnął ją mieć u swojego boku. Obiecywał jej wielką karierę i podróże po świecie. Zapewnił ją o swojej pomocy finansowej dla jej rodziny, a także utrzymanie Drożyńskiego, który będzie mógł towarzyszyć jej podczas światowego tournée. Iga jednak, zdominowana przez swojego partnera, z ciężkim sercem musiała odmówić tej propozycji. Zachariasz ewidentnie jej tego zakazał, a to oburzyło wielkiego impresario. Od tego momentu związek tancerki ze studentem prawa staczał się już po równi pochyłej. Iga coraz częściej chodziła zaniedbana, opuchnięta od płaczu, a na jej ciele widać było ślady przemocy. W wieku 18 lat zaszła z Drożyńskim w ciążę, jednak na jego rozkaz dokonała aborcji. Tancerka przez długi czas tkwiła w tej beznadziei, nie widząc wyjścia z sytuacji. Po prostu bała się agresywnego Zachariasza, czym dzieliła się nawet ze znajomymi z teatru. Nikt jednak nie mógł, a może nawet nie chciał jej pomóc. A co właściwie Drożyńskiego pociągało w Idze? Cóż, jej uroda była zjawiskowa. Młode i wysportowane ciało na każdym mężczyźnie robiło wrażenie. Zachariasz nie był tutaj wyjątkiem. Oprócz tego w Idze widział kogoś, kogo będzie mógł sobie wychować i podporządkować. A dodatkowo dziewczyna ze swoim talentem oznaczała dobre pieniądze pochodzące z pracy. Właściwie to był kluczowy argument dla młodego chłopaka. Jego rodzina nie była raczej przychylna temu związkowi, uważając go za mezalians, ale Zachariasza za bardzo to nie obchodziło, ponieważ nie wykazywał chęci, by przyłożyć się do studiów lub chociażby iść do jakiejś pracy. Chętnie żerował na popisach tanecznych Iggy. Bez skrępowania zawłaszczał sobie jej pieniądze, które dziewczyna przecież oddawała już swojej biednej rodzinie. Drożyński był na tyle bezczelny, że próbował przekonać dyrekcję teatru Ananas, ostatniego miejsca pracy Jadwigi, by wynagrodzenie dziewczyny trafiło bezpośrednio do niego, zamiast do niej. I chociaż nikt się na to nie zgodził, Korczyńska i tak dawała mu wszystko, co miała. Zachariaszowi, który wpadł w hazard, ciągle było mało. Dlatego Iga często prosiła w pracy o wypłatę zaliczek, które zgarniał jej partner. W końcu nawet sama popadła w długi.
Głupio, ambitny, chorobliwie drażliwy, wygórowanego mniemania o sobie. Ma 8 garniturów, czapkę studencką i pustkę w kieszeni. Raz już wszedł w skórę złotego młodzieńca i nie potrafił z niej wyleźć. W którymś punkcie swego życia wypada z rytmu. Ten chłopak dotychczas bez zarzutu przestaje się uczyć, zaczyna się wałęsać, grać całymi dniami w bilard i karty. Tak postać Drożyńskiego opisał Liński w Tajnym detektywie. Może zastanawiacie się, jak na to wszystko reagują rodzice Korczyński. Widzą przecież, że ich córka coraz bardziej marnieje i jaki naprawdę jest jej wybranek. Cóż, niestety rzeczywistość jest przykra. Tancerka jest przecież źródłem utrzymania całej rodziny. Co dalej dzieje się w tym toksycznym związku? Iga w końcu dojrzewa do tego, aby uciec. Ma jeszcze przed sobą całe życie. Może nawet liczy na odbudowanie swojej hamowanej dotąd kariery. W 1931 roku postanawia zerwać z Zachariaszem, co rzeczywiście spotyka się z jego oporem i agresją. Często nachodzi Igę po jej występach. Żąda spotkania i wyjaśnień. Nie daje za wygraną, ponieważ odcięty nagle od gotówki nie może pozwolić sobie na rozrywkowe życie, jakie do tej pory prowadził. W międzyczasie i tak podrywa inne kobiety, które podobnie jak Igę omamia i zmusza do płacenia za swój byt. Jednak jego urażona duma nie pozwala po prostu zostawić tej relacji ze sobą. Docierają także do niego inne słuchy, że Korczyńska zaczęła się z kimś spotykać, co dodatkowo wzmaga jego gniew i chęć odbicia byłej kochanki. Nowym wybrankiem kobiety jest majętny urzędnik PKO, który co prawda był żonaty, jednak chyba już zobojętniałej Idzie zupełnie to nie przeszkadzało. 6 sierpnia 1931 roku Drożyński ponownie postanawia rozmówić się z ex-dziewczyną. Czeka na nią wieczorem w Ananasie przed jej pokazem. Jednak ta spóźnia się kilkadziesiąt minut, co do tej pory jej się nie zdarzyło. W wyobraźni rysują mu się obrazy tancerki z innym mężczyzną, a to wytrąca go z równowagi. Iga, docierając w końcu do pracy, nie zwraca większej uwagi na Drożyńskiego. Daje nawet znać załodze teatru, by nie wpuszczali mężczyzny za kulisy. Ten jednak nie daje za wygraną i wdziera się za nią do garderoby. Dalsze chwile relacjonuje czasopismo Światowid. Na wąskim korytarzu za kulisami teatru rozegrała się tragiczna scena. Po krótkiej wymianie kilku słów Drożyński wydobył rewolwer, rozległ się przeraźliwy krzyk napadniętej, a potem nastąpiły strzały. Wszystko to trwało chwilę. Kiedy zbiegł się personel teatru, ofiara zbrodniczego zamachu leżała konająca na podłodze. Sprawca zamachu z całkowitym spokojem przyglądał się ofierze. Po chwili namysłu strzelił do siebie i upadł również na ziemię. Zranił się lekko w obojczyk. W wieczornym wydaniu Kuriera Warszawskiego z 7 sierpnia 1931 roku ukazał się następujący komunikat. Zgon ofiary zamachu. W szpitalu Dzieciątka Jezus zmarła wczoraj przed północą młoda, wysoce utalentowana tancerka, świętej pamięci Iga Korczyńska, artystka teatru Nowy Ananas, na którego deskach od lat paru odnosiła sukces za sukcesem, w popisach choreograficznych zyskując miano jednej z najzdolniejszych tancerek młodego pokolenia. Wróżono jej świetną przyszłość. Niestety kula niepoczytalnego zbrodniarza przecięła pasmo młodego żywota. Jadwigę Korczyńską zastrzelił wczoraj przed przedstawieniem w Ananasie niejaki Zachariasz Drożyński, osobnik bez określonego zajęcia, który ubiegał się o rękę Korczyńskiej i dostał odpowiedź odmowną. Drożyński postrzelił się następnie lekko. Jego stan nie budzi obaw. Zabójca pozostaje na kuracji w szpitalu, gdzie przy jego łóżku wartuje policjant. Iga już nie żyła. Należało więc przeprowadzić śledztwo w sprawie zabójstwa. Zachariasz, który tylko lekko się zranił, szybko doszedł do siebie i początkowo przyznał się do umyślnego zabójstwa, spowodowanego zazdrością o znajomość Korczyńskiej z urzędnikiem. Jej pogrzeb odbył się na warszawskich Powązkach, gdzie została tłumnie pożegnana przez rodzinę, znajomych i fanów. 27 kwietnia 1932 roku dochodzi w końcu do rozprawy w sprawie śmierci tancerki. Na procesie oprócz najbliższych świadków pojawia się wielu artystów polskich scen. Na miejscu obecny był także Adolf Dymsza,
najwybitniejszy komik polskiego kina XX wieku, który nie potrafił zachować powagi w tych przykrych okolicznościach, co zostało zauważone przez sąd, który go upomniał. Drożyński dzięki znajomościom ojca może liczyć na jak najlepszą obronę. Jednak ze względu na medialność sprawy, rodzina ofiary także może liczyć na wsparcie dobrych adwokatów. Przyjętą przez mężczyznę linią obrony jest to, że Zachariasz działał pod wpływem silnych emocji. Ponoć ostatnia rozmowa byłej pary za kulisami teatru przebiegła następująco. 3 minuty możesz mi poświęcić. Nie mam czasu. Spóźniłaś się o 25 minut, możesz więc i te 3 minuty, o które ja cię proszę, również poświęcić? Gdzieś ty poznała tego jegomościa? Nie chcę się byle komu tłumaczyć. Zdaniem obrony właśnie to ostatnie zdanie spowodowało atak furii. Mężczyzna z miejsca postanowił zastrzelić kobietę i siebie. Oddał niecelny strzał w obojczyk, a później w sufit. Strona ofiary jednak sceptycznie podchodziła do rzekomej próby samobójstwa. Twierdzono, że specjalnie chybił, oddając strzał w swoją stronę, by wyglądało to na desperacki akt wymierzony w niespełnioną miłość. Zachariasz wiedział, co robi i wcale nie zamierzał się zabijać. Zeznania powołanych świadków potwierdziły wszystko, o czym od dawna było wiadomo. Korczyńska była pod silnym wpływem swojego mężczyzny. Każdy wiedział o tym, że była przez niego wykorzystywana i bita. Jednak nikt z tym nic nie zrobił. Iga, traktowana przez wszystkich jako kura znosząca złote jajka, sama musiała się mierzyć ze swoimi poważnymi problemami. Drożyński został uznany za winnego dokonania przestępstwa pod wpływem silnego wzruszenia duchowego. Skazano go na 8 lat ciężkiego więzienia. Wyrok został później skrócony do 6 lat. Kilka zdań o sprawie możemy znaleźć także w czasopiśmie Dzwon Niedzielny, w którym w 1932 roku dywagowano na temat tej tragedii. W gazecie między rozważaniami o historii tancerki i studenta prawa przytoczono uzasadnienie sądu apelacyjnego, który ostatecznie zmniejszył karę Drożyńskiemu. Gdyby nie współczesny upadek moralności publicznej pozwalający na wystawienie ciał niewieścich prawie nago, co u męskiej publiczności wywołuje jak najsprośniejsze popędy, nie byłoby tragedii wielgusównej, którą wyrwano ze środowiska biednego, lecz uczciwego, po to, by z jej produkcji ciągnąć zyski. Społeczeństwo nie ma prawa rzucać najcięższym kamieniem potępienia w tego, który zawinił nieopatrznie, poddawszy się złu, przez to samo społeczeństwo gorąco popieranemu. Za upadek moralności publicznej są w ogromnej mierze odpowiedzialne zła prasa, złe książki, złe filmy, złe sztuki teatralne, jednym słowem pornografia. Kryminatorium. A co było później? Drożyński po opuszczeniu więzienia jeszcze raz zgłosił się na Uniwersytet Warszawski. Tym razem prosił o zwrot zdjęć i dokumentów, które dostarczał kiedyś na uczelnię. Ostatecznie ponoć się ustatkował i pracował jako kasjer w teatrze. Grób Igi można łatwo odnaleźć na warszawskich Powązkach. Wydaje się być rzadko odwiedzany. Pomnik pokryty jest grubą warstwą liści, a kwiaty nie wyglądają na najświeższe. Widać jednak, że ktoś co jakiś czas odwiedza to miejsce. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.